Witam, witam i zapraszam na kolejny odcinek z Projekt Zomboid. Już jak widać, jesteśmy w domu. Przebrałem się w lepsze ciuszki. I również, tak jak była sugestia jednego z widzów, wymieniliśmy broń. Dzisiaj zobaczycie sobie Swedish AK-5C w Extended Stock. Oczywiście zamontowałem na niego pas, tam jeszcze celownik, tłumik, bo się okazało, że też mamy tłumik, który pasuje również do karabinów. No i standardowe magazynki. Wykorzystuję, moi drodzy, ten karabin, magazynki do M16 i również amunicję 5.56, także jest gitarka. Jeśli tutaj o to chodzi, i tak sobie myślę, mamy 500 pocisków, że wziąłbym więcej. Oczywiście tu jeszcze tira nie rozładowałem, zająłem się innymi rzeczami, bo tutaj dużo rzeczy jest do roboty na chacie. Dobra, 10 starczy. Wziąłem również full, kurczę, karnister, bo też chciałem właśnie wam powiedzieć, że wybieramy się na długi spacer. Mamy tylko 3 auta. Mamy tira, mamy Forda i mamy, kurczę, w garażu Humvika, więc według mnie przydałoby się nam coś dodatkowego. Oczywiście wziąłem na zapas witaminki, żeby sobie pierdolnąć, jak się nam zmęczy. I też od razu właśnie z kwestia tego, nie? Bo to jest najlepsze, że daleko do pieca nie mamy, bo piec jest tu. Więc to jest, kurczę, moment. My sobie z buta pierdolniemy się. Tylko kwestia jest teraz taka, że wątpię, a praktycznie jestem pewny, że tu żadnego auta nie będzie. Ani tu po drodze nic szczególnego raczej nie znajdziemy. Więc, kurczę, sądzę, że dobrze by było najpierw się do West Point zapuścić, brykę zdobyć i dopiero pojechać tu. Ale pamiętać też trzeba, że tutaj jest sklep mechaniczny, z częściami mechanicznymi, a nam na gwałt, za przeproszeniem, potrzebny jest prostownik do akumulatorów, bo go nie mamy. A że już żyjemy, można powiedzieć, 3 miesiące, to praktycznie do każdego auta, jak człowiek wsiada, to jest napis, no, akumulator się świeci na czerwono, bądź na pomarańczowo. Jeszcze tam, jak byliśmy ostatnio w tym wojskowym mieście, to nam się udało auto odpalić, ale już tam akumulatorki też nie były w najlepszym stanie, więc miejmy nadzieję, że najpierw znajdziemy auto i nie będziemy musieli się pierdzielić z prostownikiem, bo chciałbym zrobić to w kolejności auto, auto, piec i sklep. W tej kolejności bym to zrobił najchętniej i tak by mi to najbardziej pasowało. Oczywiście wziąłem też ze sobą koktajle Mołotowa, także biedni nie jesteśmy, więc powinien być git. No i też jestem ciekawy tego karabinu, mam nadzieję, że będzie dobry. Ogólnie statystyki ma bardzo wysokie. Także sądzę, że będzie gitarka. Ale jak to mówię, jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać, czy będziemy mieli jakąś ładną grupę, no to się, kurczę, nią zajmiemy, nie? Dawaj, dawaj, narzędzia mamy takie, to nam niepotrzebne. Ze sklepu sobie pozbieram. Dobra, dawaj, leć, 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 bo masz bardzo dużo drogi, mój drogi, do przejścia. Ty, a czy ja wziąłem żarcie jakiś na zapas? Nie wziąłem, brawo ja. No dobra, damy radę. Na pewno gdzieś coś znajdziemy po drodze. Będziesz głodny, ale to przeżyjesz. Jak to się mówi, dosłownie skleroza nie boli, tylko trzeba się nachodzić. A że akurat idziemy, to się bardzo dobrze składa. O, no, gdzieś po drodze się kimniemy. Bo na pewno pierwszy dzień nie dojdziemy, już jest 11. Ale taka podróż też nadaje klimatu, także czasami z buta można przejść. Dochodzimy do głównej drogi, więc sądzę, że niedługo zaczną pojawiać się sztywni. Ale chyba coś jeszcze, że będziemy musieli, zmuszeni pójść najpierw tam, na tamtą chatkę. Na te 3 chaty. Co jest grane? Prześpimy się, kurczę. Tam i pójdziemy w West Point po auto. No i dawaj, leć. I jesteśmy na głównej drodze. Dzień dobry. Sprawdźmy sobie ten tutaj budyneczek. To już na śmieci może być. A tu pewnie wszystko pognite, no bo tu... No życie, warto było sprawdzić, nie? Dobra, ale jesteśmy już blisko. Bym powiedział, że bardzo blisko. A daj, tu na przełaj pójdziemy. Jakieś domki, widzę, są budynki. To sobie sprawdzimy od razu. A kto wie,
Ostatnio nam na zadupiach, takich małych chatkach farmerskich, fajne rzeczy dawało. Więc może i tu, kurczę, los się do nas uśmiechnie i nam sypnie jakieś fajną, kurczę, bryczką. Dawaj, dalej, biegnij, biegnij, przebieraj nóżkami. Znaczy no, idziesz, ale z naszej perspektywy biegniesz. Dobra, jesteśmy na miejscu. A, chata jest, auta dwa stoją rozdupcone, ale to może przydadzą się chociaż, żeby podjechać sobie troszkę do przodu. Ale dobra, bo my jesteśmy głodni. Piec! Moi drodzy, piec znalazłem. Ty, fajne obrazy. Kierowniku. W takim razie to my nie musimy się pierdzielić i iść tam, kurczę, w tą chatę w lesie. Na dobrą sprawę wystarczy teraz ogarnąć ten samochód. Jak ogarniemy samochód, to będzie gitara. Jesteśmy w domu. Kurde, o matko, ile puszek tu jest, ty. A, to dobrze, bo my głodni jesteśmy. Wcinaj, wcinaj. Dobra. Okej, czyli w tej chacie też jest piec i fajne rzeczy, kurczę, jeśli chodzi o ten, no. Mów mi, kurde. Udekorowanie sobie chaty. Dobra, ale nie będziemy wszystkiego dźwigać od razu, bo jesteśmy tu z buta. O, proszę bardzo, tu jeszcze jakieś kwiatki, kurde. Dobra, idealnie. Mapa. Żeby nie zapomnieć. Mamy piec. Wykrzyknik. Notateczka. P.I.E.C. Piec. Dobra, cyk. O, i teraz, kurde, piec mamy pod, dosłownie, że podjeżdżamy z autem pod drzwi, pach, 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 piec przeniesiony. Nie musimy się, za przeproszeniem, pierdzielić. I nie wiadomo, jak kombinować, ale dobra, czekaj, bo tu jeszcze jakiś budynek jest, coś ten. Możliwe, że będzie jeszcze jeden mieszkalny, dobra, to sprawdźmy sobie. Mazda w czasu sobie zajaraj. Niedługo trzeba będzie szlugi uzupełnić. Szlugi będziemy musieli sobie uzupełnić, kurde. To ty, my tutaj mamy za budyneczek. A, dobra, stodoła. To co? To lecimy. Mamy piec. Zjedliśmy sobie troszkę. Puszek mamy w plecaczku, więc gitara. Jest gitara. Leć, leć, leć. Leć, nie przejmuj się. Teraz czekaj, 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 dobra. Otwórz mapę. My na spokojnie idziemy sobie. Moglibyśmy tu na przełaj iść. Po prostu pójdziemy sobie w ten sposób. I gdzieś po drodze w końcu musimy jakieś auto trafić na bank. Nie chce mi się wierzyć, że nie. Dobra, nie mitręż, dawaj. Sztywni, where are you? Idziemy, 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 idziemy. Idziemy, idziemy, idziemy. I. Dobra, są chata, jest chata, jest chata. Będziemy jakiś, kurczę, powóz przy sobie. Dobra, sprawdźmy, czy to jest chata. Też chwilkę, sorki za takie mniejsze mówienie, bo mnie, kurczę, kot mi tu chodził. Akurat w tym momencie mu się spodobał kabel od mikrofonu. No dobra, nie ma auta, to kici w dupę. Czekaj, 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 czekaj.
Jeszcze spokój mamy. Mleko w proszku bym zostawił. Mleko w proszku nam się przyda. Czytaj do upraw. O, już obciążany. Marudzisz. O, widzisz, już się odciążyłeś. Dawaj, jedz. Otwórz. Też trzeba czasami z buta pochodzić, kurczę. Tylko życie sobie ułatwiać, nie? Okej. Jak już tu jestem, to zobaczę, może jakieś ciekawsze żarełko tu będzie. Też tylko puchy. Dalibyście, kurczę, jakiś ten. O! I dziękuję. Już mam zapas na całą drogę. Pusz możesz tu odłożyć, dobra. Nara. Właśnie, w sumie możesz sobie od razu podnieść tak fajnie kalorie. Zjedz pół. Co, my już jesteśmy niedaleko Westpoint. Dobra. Jedziesz, kurczę. Go, go, Power Rangers. Jakieś auto? Nie ma, dobra. Bez auta nie ma co tego i tak sprawdzać, bo co, na plecy to wszystko wezmę? Dawaj. Później zajmiemy się taką właśnie czyszczeniem, tak okolicy typowo blisko. Dawaj, leć. To już ci przeszło, że jesteś najedzony? Zmęczenie 53. O, dzień dobry! Dzień dobry! Wyciągnij ten karabin, kurde. Szybki test. Dobra. Zajebista. Frajerzy. Ale te zegarki. Zegarki mogę wziąć, bo mało ważą. Nie ma nic ciekawego. Ty też nie masz. A ty? Też nie masz nic ciekawego. To nara. Idź. Idź, mój drogi. Leć ku przestworzą. Bądź ku miastu. No idź, na co czekasz? Karetka, którą później na pewno odwiedzimy, bo nieraz to będziemy jeździć. Która jest godzina 20:20. Kurczę. Mam być szczery, to... Czekaj. Liczyłem, że przed zmierzchem dotrzemy. Tu na podjeździe coś stoi. No nic, trudno, dobra. Idź. Leć, mój drogi, leć. No, tylko mi w zombie nie wiecie. Wiesz, o co chodzi? Kierowniko. Złoty. No i trzeba będzie iść do West Point najwyraźniej. W West Point pewne, że trafimy jakieś auto. I pewne też, że trafimy bardzo dużo sztywnych. Nie gadę, że tu las jest. Kurde, noc. Boga, że mi sztywny w lesie nie wylas. Dobra. To jest git. 21:50. Robi się późno. I wjechało zmęczenie. Dobra. Zażyj. Pierdziel całe pudełko tabletek naraz i 50 zmęczenia, dobra. Tam sytuacja z przodu. Nie widzę sztywnych. Dobra. O nie, nie biegnie to. 10 stopni tylko. Okej. Czekaj, tu jest czarne budynki. Czy to magazyny jakieś będą? Okej, czyli tutaj nie kimniemy. A już wypadałaby, bo jest ciemne w dupie. Tutaj zmień na siekierkę i odpal latarkę. Wymieniłem baterię? Nie wymieniłem. Brawo ja. To nic. No, widzę, że jakaś chata. Będzie tu można przeczekać do rana. Hopla. Na razie spokój. Rozejrzyj się. Nie, chyba git. Chata.
Na razie spokój. Kurde, fajnie byłoby, jakbyś miała pięterko. To na pięterku mi się czuł bezpieczniej, kurczę. O! No ja mam was wszystkie. Ale kurczę, czekaj, to było tu? Nie, to było tu. Pilot zdalny. Zaimprowizowane urządzenie do zdalnej aktywacji bomb i pułapek. Dawaj to. Dużo to nie waży chyba, co? Nie, 0,4. No nie, no tą dratwę też weź, dobra. Okej. Okay. Masz piętro? Nie, no nie masz piętra. Kurde, no. Ale dobra, lepszy ryc niż nic. Miejmy nadzieję, że nic nas nie zeżre. Kurde, latarki nie wyłączyłem i zdechnie do rana. No, 8% baterii zostało. Brawo ja! Skleroza nie boli. A trzeba się nachodzić. Zaraz sprawdźmy, czy macie coś dobrego. W sumie nie muszę. Czekaj. Tak jest, cyk. Bon appetit. I ruszaj w drogę. Jeszcze szlugę sobie zapalisz, zanim przyspieszymy, co? Cyk, opasę szlugersa. A tam jest coś? O, moi drodzy. Autko znaleźliśmy. No i gitara. 6 stopni tylko, ty to piździ trochę. On troszkę klęszczy. Siema. Powiedz mi, że nie będziesz zamknięty, nie muszę ci wybijać okien, bo nie wziąłem łomu. Silnik w dobrym stanie, ale daję przypuszczałem, nie masz paliwa. Serio? Dobra, to zrobimy tak. Tą szybę ci wybiję. Ty. Jedziesz. Masz coś ciekawego w schowku? O, baterie. Nie, widzisz, akurat tego potrzebowałem. Stary. Jeee. A, ta, paliwa nie dolać, geniuszu. Zamek jest zepsuty. Dobra. Dolej benzynki. Lej. Dobra. Teraz tak, otwórz bagażnik. Ile tu masz miejsca? 30. Akumulator masz? Ty, ten akumulator nie wyrzucam go, zostawimy go. Bo może jakieś fajne auto znajdziemy, które będzie miało akumulator zdechnięty. Weź tą latarkę schowaj, później baterię wymienimy. Karabin w łapki. Koktajle Molotowa są. Dobra, siekierę odłóż, żeby nie było, nas nie obciążało nic zbędnego. I to też wszystko tutaj. Odłóż. Dobra, mamy pierwsze auto. Możemy się pierdolnąć pod ten... pod części mechaniczne, bo piec już wiemy, gdzie jest. Także części mechaniczne są nam potrzebne. I to bardzo. Bym powiedział nawet w chuj. Dobra, zamykaj to. Nie kalecz, kurwa, muzyki śpiewając. Pal maszynę. O, widzieliście? Proszę bardzo, akumulator pomarańczowy. Dobra, bryka jest, wszystko jest. Teraz tak. My jesteśmy tutaj. No to co, główną drogą. No, tylko tu będziemy jechać już przez miasto, czyli to będzie Gahanca. No dobra. Damy radę. Masz światła sprawne? Masz. Widzisz. Dobra, to jedźmy tędy. Okej. Rura, kierowniku. I mój drogi... Spokojnie, ty mi wyrabiaj na zakrętach. Dobra, 4:10, zaraz powinno się jasno zrobić. O, dzień dobry. Dzień dobry. O ty...
Dobra, dobra, cwaniaku. Uwaga. Patrz, kurde, no. Możesz się uspokoić. W sumie czemu ja się tak spuszczam nad tym autem? Przecież mi na nim nie zależy. Jakaś przyczepka. O, i zobaczmy, ile będzie w zombiaczku w West Point. Kurde. Nigdy nie odwiedzali. Wiem, że po co się spuszczam, bo mi na niej nie zależy, dalej się spuszczam, w sumie dobra. Szkoda by było, żeby je zniszczyć, jak jeszcze nie dojechaliśmy do celu, więc dobra, dobra. Jak nie muszę, to nie jadę w nich. Przy tych prędkościach jest nawet w miarę zwrotny. Ale i tak prędzej czy później zaczniemy w nie wjeżdżać, bo nie chce mi się wierzyć, że w West Point nie będzie ich... Kurde, więcej. No, ale my tak pitu pitu, ale wjeżdżamy właśnie do West Point, moi drodzy. O, ty w dupę. Tak blisko chaty przyczepa kempingowa. Fajne auto na podwórku stoi, ale dobra, bo zaraz mnie okrążą. A to nie jest nie wiadomo jaki pancerny wóz. Dobra, dobra, dobra. Ale gitara, blisko chaty, piec, w sensie też blisko drogi. Nie będę musiał go dźwigać. Wiadomo, że w magazynach też można piec znaleźć, ale człowiek... Musimy się śpieszyć, kurczę, od październik już, to który? Który już października chciałbym zaznaczyć? Tam też jakiś szrocik stał, tu też jakieś gówno stoi. Dobra, jedź, nie pierdziel. Dobra, może na przyszłość sobie jakieś fajne autko znajdziemy. Tu nie ma nic, tu nie ma nic. Biednie. No bo dobra, jedźmy cały czas tu prosto drogą, to też od razu sobie wyczajmy, czy... O matko, no, bo chyba popełniłem błąd. Bryczka, ja wiem, że ty jesteś, wiesz, nie podoba ci się, że tu parking jest, tu może coś fajnego stać, sprawdźmy. Nie stoi nic godnego uwagi. Tu za tą chatą też jest parking. Tutaj lepiej. Policyjny Fordzik? Czekaj, czekaj, muszę się upewnić, bo nie jestem pewny. Ty, dobra, ja wiem, że was tu dużo. Czy policyjny... Chyba tak, policyjny Ford, ty. Mapa. Pauza, żeby nas nie osaczyły. Gdzie tu jest? Myk, dobra. Spadaj. Spadaj. Nikt nie powiedział, że nie możemy sobie zwiadu zrobić przy okazji drogi do tego, kurczę, sklepu z częściami, nie? Ten parking, jak ta sytuacja wygląda? O, pierdolę, ile was tu jest? Uż się bałem, że tędy nie wyjadę. Dawaj, 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 dawaj. Jedźmy tu w prawo. O, właśnie, o ten parking mi tu chodzi pod supermarketem. Show me what you got. Masz coś ciekawego? Ło, kuźwa! Kierowniku! Tu piękne bestyjki stoją dwie. Piękne bestyjki stoją dwie. Czekaj, podjedźmy tu pod ten jeszcze bar. Zaraz sobie też oczywiście mapkę odpalimy, oznaczymy. Dobra, tu gówno. Tu pod sklepem z bronią jeszcze zdarza się, że coś stoi, ale widzę, że nic godnego uwagi. Nie bój się, sklep z bronią, ja po ciebie przyjdę. O, matko. Ja wiem, 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 dużo was, dużo was. Ale ja mam was w pumpce. Przynajmniej na razie. Ostrożnie, ostrożnie. No mówiłem ostrożnie, Markus, nie? Weź się w garść. Tak długo żyjesz, że zaczynasz odwalać, żeby zginąć. Pauza. I teraz tak, no tu stoi, kurde, ciężarówka. Cyk. I piękny hamwik. Cyk. Dobra, nara. Jedziemy po części mechaniczne. Chociaż czekaj, my chcemy tego hamwika. To drugi hamwik. Wydaje się, że w dobrym stanie jest i ma dodatkowe ten powek. Koło zapasowe. Dobra. Bo mam pomysł. Chodźcie ze mną. Wyczyszczę sobie dwa miejsca na raz. Chodźcie cali stąd, spod tego supermarketu. Znaczy wiem, że i tak was wszystkich nie ściągnę.
Tempomat na 5. Spokojnie. Idą? Idą. Musimy tu ominąć tu trochę. Przyspiesz. Dawaj. Dobrze. Ale tego idzie. Nic. Przetestujemy naszego, kurczę, karabina. O, dobra, bo zaczynają nas osaczać i auto zdechnie zaraz. Okej. Okay. Sądzę, że udało nam się raczej wyciągnąć z ich stamtąd, przynajmniej część. To trzeba pamiętać, że mamy tylko 680 pocisków, tak żeby się nie spuszczać nie wiadomo jak bardzo. Bo akurat amunicji 5,56 jakoś wiele nie mamy, więc też łuski trzeba będzie od tych pocisków zbierać obowiązkowo. Nie było kurde mi, że my tu nie będziemy zbierać tu łuseczek z tego, ale dobra, chodźcie. Chodźcie, chodźcie, bo na karabinie mam tłumik założony, to nie będzie się słyszeć. No i co, wysiadka, nie? Dzień dobry. Tu jestem, tutaj. Dobra, na razie uważać, ostrożnie. Nie chcemy w przypadku powtórki ze śmierci, kurcze, Janusza. Jak nam się kiedyś walczył z hordą, a jeden zombiaczek gdzieś go za plecą zaszedł. Jak tak fajnie popchnął w hordę. Także tu nie chcemy powtórki z rozrywki. Dobrze jest. Trochę się zmęczysz, Markus, ale życie. Otóż w dupę. Dobra, slalomik, slalomik. Chyba mamy przejebane. Ło, 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 ło. O, w dupę. Dawaj. Ło. Markus. Ty to jesteś popierdolony. Ale jak się ładnie fordę skleiły. Dalej, 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 bo tu was jeszcze pełno jest. O, kuźwa. Okej. Na pewno nam nie starczy te 600 pocisków. O, bieganie nam skoczyło przez to, że przy takiej ilości sztywnych biegamy. Łooo! Kurwa, ciężko ich złączyć w jedną kubkę. Bo gdzie nie pójdę, to przychodzą nowe. Biegnij! Ale będzie rzeź. No, będzie rzeźnia normalnie. Dobra, tu jest... O, jest! W końcu kawałek czystego terenu. Mogę się odwrócić na chwilę. Ale czy widzicie, ile my robimy? Ja pierdolę, ten karabin rządzi. A, bo nie pokazałem wam ich jego statystyk. On wygląda tak mniej więcej. Kuźwa. Ty, no jeden magazynek. Jeden magazynek, ile sztywnych zabitych. Ty, ładuj. No wyciągaj ten magazynek z tego plecaka. Klik, klik. Nie no, naprawdę, podoba mi się ten karabin, no. Tyle zombiaków naraz ściąga, że działa jak ten, jak strzelba. Człowiek tym pistoletem M9 cały czas strzelał, pluł po jednym. A tu o. Ale jesteś świetny na hordy. Łuski pozbieramy, jak się was pozbędziemy. No wyciągaj ten magazynek z kosaka. Tylko jak coś czuję, żebyś tłumika nie miał założonego, to byś nam ściągnął jeszcze pół S-pointu. A wy co? Wy czego się odłączyli od party? Ole fajny.
No ja pierdziele, rozłączają się i bardzo mi jest to nie na rękę. Weźcie się, złączcie ładnie, kurczę, konkretnie w kubka, nie. A ty przeładuj te dwa magazynki. Tak sumienniej proszę, w grupkę. Opa, tu się rozłączyli, no co jest? Co, stwierdziliście, że za duża horda nie dam rady? To patrz. Po trupach, w którym kierunku leżą, będziemy szukać wózek, także tu nie będzie problemu i nie ma co panikować. Wózki będą zbierane, tak jak było mówione. Dobra. Teraz możemy trochę bardziej kontrolowanie sobie postrzelać. No i powiedzcie mi, że ten karabin jest zajebisty. A, pudełka z amunicją musimy otworzyć. Okej. Dobra, zaraz otworzymy. O, ale tu będzie sztywny do przeszukania. I pomyśleć sobie, że to, no, to jest piczy kłak, jeśli chodzi o West Point. Z jednego miejsca żeśmy ściągnęli sztywnych, nawet nie. Padaj. Tak, tylko żeby, kurde, pudełka z amunicją otworzyć, będziemy musieli stanąć. Tupę. Dobra, weźcie się, przestańcie rozłączać. To jest troszeczkę irytujące, wiecie? Troszeczkę irytujące to jest po pierwsze, a po drugie, że kurczę mi później torujecie drogę ucieczki. Tupę. Dobra, przebiegnijmy się kawałek. Otwórz wszystko i tak nie otworzysz wszystkiego. Dobra. Ładuj. Bo cię zamkną w śmiertelnym uścisku. No wiem, że chcielibyście mnie zjeść, no co wam poradzę. Karabin świetny. Przez te drzewa nam się, kurde, rozłączają. No ale gdzie mam biegać? Muszę gdzieś tu się... O, 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 o. Pierdziele. O, zapomniałem, to nie M9. Dobra, weź jeszcze wysraj się z tych czterech pocisków. Ładuj. Ja was proszę, no skumulujcie się w jedną kupę. Ładuj. Koniec srania po obejściu. Nie znamy się tak długo. Czy kiedyś myślał, że strzelby są najlepsze? O, kurde, jednak się okazuje... plecy. Jednak się okazuje, że nie tylko strzelby rządzą. Odczep się. Ale ładny pokaz mocy. I najlepsze jest to, że on jeden strzałem ściąga. Dwóch, trzech, czterech. O, pierwszy raz nam się chyba troszeczkę jego jakość... mojej jakość. Stan się zepsuł. Ale to nic. Nawet nie widzę jeszcze praktycznie tego. Za to widzę, że choróbsko już na drugim poziomie. Znaczy na dwa punkty wpadły. Dobra, dobra. Ładuj. Pamiętaj pozbierać wózki, bo dużo pocisków z tego rodzaju amunicji nie mamy. Możecie iść ładnie gęsiego. Ładuj. Ładuj. Dobrze. Dobrze, bardzo dobrze.
Ładuj. No moi drodzy, jakby to powiedzieć, jestem pod zajebiście dużym wrażeniem tego karabinu, ale tak naprawdę, jestem pod bardzo dużym wrażeniem. Dobra, nadszedł czas na przeładowanie magazynków, stary. Samo się nie zrobi. A wystrzelaliśmy się praktycznie ze wszystkich. Schodzi amunicja, to trzeba przyznać, że schodzi. No ale kuźwa, jaka satysfakcja strzelania, kierowniku. Coś pięknego. O, ho, ho. Podziało się, podziało. Czas na zbieranie. Ale może, kurczę, ja nie będę was zanudzał samym zbieraniem, no bo tych wózek musimy trochę pozbierać, bo żeśmy w sumie około 300 strzałów żeśmy wystrzelili, więc około 300 wózek trzeba będzie znaleźć. Plus przeszukać wszystkich, bo zegareczki, nie zegareczki, a przy takiej ilości, o, mowa o zegarkach, przy takiej ilości bardzo prawdopodobne, że również jakieś gnaty spotkamy. A że trochę ich jest. Bo dobra, czekaj. Najpierw wózki pozbieramy. No dobra, to ja pozbieram łuski, z grubsza pozbieram tu sztywnych i widzimy się za chwilę. No, moi drodzy, jestem. Troszkę zegarków porozbierałem, jak widać, po częściach, po tym wszystkim. Ale, jak widać, też również po już chorobie musiałem się ewakuować do tego budynku. Odsunąć się, kurczę, bo robiło się niebezpiecznie. Już wysoki poziom był, kurczę, jak to jest skażenia biologicznego. Nic, dobra, musimy amunicję oszczędzać, jak jeszcze chcemy na tym wypadzie Humvika ściągnąć. Wypad. Łusek część odzyskałem dużą. Oczywiście nie wszystkie, bo tego trochę jest, kurczę. Prawie nie mogę znaleźć tych łusek. Ale jak nam chorutko spadnie, to będę kontynuował poszukiwania. Ale już mówię, no musiałem się ewakuować, bo tyle tam tego leży, że idź pan w pyry. Odczep się, no. Dobra, mamy to. Macie coś ciekawego? Masz krótkofalówkę. No to rozkręcę. Pizda. Dobra, ale słyszę, że jeszcze w budynku się tu biją. Jest tu żarcie czy części? No i dupę części. Dobra, musimy znaleźć kibel. I tu są też światła, które chcemy na ogród wziąć. Spokój. Gdzieś jeszcze nadmiana pierdziela. Tu. Na plecach za drzwiami. Mimo tego, że tu są trupy, to i tak ich jest na tyle mniej, że chorobsko i tak spada. Dobra, tutaj. Dobra, jeszcze nas nie widziały. I tak niech zostanie. Chodźmy wody sobie nalać do buteleczki. A propos wody, właśnie nam wyskoczyją, że pić się chce, dobra. Rejśluga. Powinniśmy tu być sekundę bezpieczni. Łusek, moi drodzy, odzyskałem. No. Większość, można powiedzieć. Gdzie się tłuczesz jeszcze? Tu, w kuchni. Odczep się. Dobra. Jest, mamy to. Wyczyściliśmy sobie względnie tutaj to miejsce. Teraz tak, puszka owsa 1500. No to zapas sobie weźmiemy. O, i tu jest ten automat z wodą. Trzeba o tym pamiętać. Dobra, ale my tu pito. Nie wchodzę na górę. Bo mi jeszcze odetną dupki i będzie jazda. Popatrzmy, co my tutaj mamy dostępnego. Hamulce, narzędzia, zawieszenie, opony, latarki. O! Small vehicle hitch. O, to też się później, no przyda się.
seat from typu on zwykły. Kurde, kierowniku. Dobra, względnie tu sobie wyczyściliśmy. To się późno robi, to jest też ten minus. Znaczy, nie taki minus, bo mamy... witaminy! Zażryj tabletkę. Zażryj tabletkę. Chciałem powiedzieć, zeżryj i zażyj jednocześnie. Dobra. Witaminki spożyte. Sprawdźmy, co jeszcze tutaj będzie. Dobra, części, tłumiki, ale okej. Główną rzeczą, którą ja chcę, bardzo bym chciał, to jest zasrany prostownik. Halo! Prostownik, jest prostownik! Mam cię, chodź do mnie. Chodź tu. Tire repair tools, dobra, nie, no dobra. Bardziej się nie przeciążamy, żebyśmy nie była walka z tymi sztywnymi dupkami zbyt ciężka. To mam już. Więc... przydałby się... Znowu do opon. Dobrze, dobrze, to się przyda. To się wszystko... O, co to było? A, to się wszystko, kurde, przyda. Akumulatory. W idealnym stanie. Kolejny prostownik, spawanie do plastiku. Dobra. Jedziemy po Hamvika, bo bez Hamvika to możemy się popatrzeć na te półki, bo i tak już plecak jest prawie, że... No, jeszcze trochę miejsca jest, ale... Po co się przemęczać, kurczę. Dobra, mamy jeszcze 45, mam jeszcze jedno pakowanie tabletek na zmęczenie, dobra. Właś. No, odpal! Dobra. No tutaj tam jacyś maruderzy zostali. Więc to nie będzie problem. Chodźmy po tego Hamvika i miejmy nadzieję, że większość tego ścierwa żeśmy stamtąd wyciągnęli. Już widzę, że żeśmy nie wyciągnęli, okej. Czyli no, będziemy mieli troszeczkę... O ja pierdolę. Okej. Okej. O, czyli jednak żeśmy was nie wyciągnęli, no dobra. Trudno się mówi. Ładuj. Wypierdzielać. Czekaj. Ostrożnie. 183 pociski. Jak się ładnie złączycie w grupę, to wykorzystamy nawet nie połowę. Ale musicie się ładnie złączyć w grupę. Punik raczej powinien sprawić, że nie ściągniemy sobie tych z daleka West Point. Ale mówię, lepiej w grupkę ich złączyć. Odbiegnie kawałek. Kuźwa, złączycie się w tą grupę w końcu. Przejdę przez drzewa, to nie wiem, debile mózgi chyba się tak przez to i tak trupy. Oj, dobra, dawaj. Teraz się złączycie w grupkę. Znowu choróbsko podskoczy, no ale nic, co na to poradzę. Oj, Markus. Ładna seria. I łuski też widzę, więc podniesiemy bez problemu. No i czemu? Czemu wy kurwa nie jesteście w tej grupie w hordzie, tylko tu się szwendacie pojedynczo? Pierdolone bez mózgi.
Ładuj. Dawaj, dawaj, dawaj. Jeszcze dwa magazynki możemy na spokojnie w nich nie wpakować. Nawet dobrze było, jakbyśmy się właśnie tak postarali, jak nam teraz to wychodzi. Że oni wszyscy w jednym miejscu, cała horda, a to nie będziemy musieli się później pierdzielić z przeszukiwaniem. To ciemno jak w dupie. W ostatniej chwili się odwróciłem. Dobrze, dobrze jest. Dobrze jest. Dobra. Zdradźcie mi tylko jeden sekret. Przestaniecie w końcu przyłazić. No patrz. No to kolejna zagubiona grupka. Co ja się z wami mam? Chyba się udało. To prawda. Nie wyszło tak, jak chciałem, żebyście byli w miarę, no chociaż nie jest źle. Na pewno nie jesteście rozdrobnione tak jak tamte. Dobra, Hamwiczku złoty, powiedz mi, w jakim stanie jesteś ty. Pauza, żeby nas nic nie ugryzło. I co tu sytuacja wygląda? Bardzo dobrze, 71 ogólny stan techniczny. Silnik stówka, tłumik stówka, akumulator, no wiadomo, stoisz trochę, to już masz prawo być padnięty. Opancerzenia nie masz żadnego. Oj, na troszkę benzynki masz, to też fajnie. Opony względnie ok. Maska 44. Nie no, zajebisty jesteś. Jedziesz ze mną do domu. Teraz słyszałem jakiegoś sztywnego, że mi się wydawało. Dobra, zostało nam dwa magazynki. Więc musimy troszeczkę zmienić strategię. Ma coś ciekawego tu? Nie, pusto. A tu? O, a tu masz kolejny Uzi. Czyli następną bronią, jaką będziemy też robić Uzi. Bo tych magazynków 9, tych, które są wymagane 9, 19 mamy. Troszkę, także nie powinno być z tym problemu. Dobra, ale czekaj, mam inny pomysł. Tutaj będziemy sobie pakować wszystko z tej wyprawy. Ale pięknie wyszło, jeszcze Humvee w zajebistym stanie. No, łusek można powiedzieć, że większość odzyskaliśmy, to nie jest źle. Jestem zadowolony. Co prawda nie wiem, czy mamy te... Nie pamiętam, jak to się nazywało. Żeby tworzyć pociski do akurat typowo do M16. Ale raczej nie sądzę, żeby to był większy problem. Odpal latarkę, jak coś to sobie zaraz baterię wymienimy. Odczep się. Dobra. Tutaj powiedz kotku, co masz w środku, bo baterię potrzebuję, hej. Wyjmij baterię. Włóż baterię. Ja włóż tą całą. No, dobra. Dzięki. W sumie ciebie nie wyrzucam, bo jak znajdziemy duży agregat ten i sobie przyprowadzimy do domu, to będziemy mogli sobie naładować baterię. Teraz, ziomuś, ty mi powiedz ten sekret. Jeszcze jesteś otwarty. Zajebiście. Ale nie masz kluczyków do auta. To akurat nie problem. Dobra, odpalił za pierwszym razem. Spokój. Dawaj, Markus. No ty kurde, nie ten przycisk, a w ich kierunku. Genialne. Tu no jakiś krytyk, coś.
Oj ty. Dawaj, dobra. Długi spacer, ciężki. No tu pa, jeszcze następne. Dobra, chodź. Myk, 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 myk. Pokój. Ugryź to. Dobry? Tactical Axe? Mam nadzieję, że tak. Rozkręć. Biednie. I co jest najgorsze? Połowę tych trupów, które są pod sklepem z częściami do samochodów, sprawdziłem. W żadnym nie było żadnego gnata. Połowę, no bo mówię, musiałem się ewakuować, bo już krótko było wysoko. O, siekiery w końcu wpadły wyżej. Fajnie. Fajnie, fajnie. Już? I tu widzę, że ci też jakoś nie dają, szczególnie chorobsku już na 10, nie? Pierdziele. E ty! Dobra, nie masz też nic ciekawego. Dawaj te łuski. Dobra, na szybko ich przeszukajmy. O, proszę bardzo, o gnatach była mowa, chodź. Chodź, 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 ty też chodź. Mapa z adnotacjami też chodź. Nóż myśliwski. No dupie, jesteś taki niselesz. Nie będę marnował zasoby na naprawienie. Torba sportowa, zegarek masz tu. Znaczy ten długopis tylko w środku. Dobra, no podnieś to do góry. Czyli w tej gromadzie tylko to masz ciekawe. To rozkręć. Części elektryczne zawsze przydadzą się. Chorupską na 12 jest. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Też uszkodzony. Zegarek. Tabletki uspokajające. Tutaj coś jest. O, proszę bardzo. Kolejny gnat. Tabletki na uspokojenia. Weź. Nigdy nie wiadomo, kiedy się mogą się mu przydać. W sumie. Wy macie coś ciekawego? Nie, a to antydepresyjne, depresja, nie, 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 nie. Myk! 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 Chorupsko 13, trzeba tu cały czas chorupsko, kurczę, a my tu byliśmy, sorry. Właśnie byliśmy i suszonego mięsa nie wzięliśmy. Dwa tabletki na uspokojenie, kij z nimi w sumie. Dobra, weź wsiadaj, bo chorupsko rośnie. No. Dawaj. Halo? Przecież miałeś paliwo. Dobra. Odpaliłeś, zajebiście. Teraz ty mi, kotku, powiedz, co masz w środku. Bo jak będziesz dobry, zajebisty stan, to ty będziesz ciągnął Hamwika do domu. Ciągniesz Hamwika do domu. Tylko ci muszę wlać paliwo. A to akurat nie problem. Ziomuś, wraca z nami. Będziesz na części. Albo tamten, bo tamten jest obity, to pójdzie na części, a ty będziesz nowy. Karnister odłożyłem, czy mam w plecaku? Nie, odłożyłem do tego szrota, dobra. Tak jest, tu są nasze rzeczy, okej. Okay. Czekaj, weź najpierw ten karnister. Zanim cię, kurczę, podłączymy, to spokojnie. Dobra, odpaliłeś. Stój. Teraz tak, wystarczająco blisko. Wystarczająco blisko, dobra. Cyk, cyk. Przeładuj wszystko, niczego nie zostawiamy w tyle. Wszystko zbieramy. Ale ryż dupę. Dobra. I paliwo, które ci wcześniej wlałem, oddaję. Wiem, że jesteś przeciążony, przeżyjesz jeszcze chwilę. Dobra. Kurde, chorupsko 18, rusz dupę. Dalej benzyny! Nie, wróć, nie tu! Szybko. Tirem pociągniemy go. Dawaj! Sztywny! Kuźwa, jeden zasrańców, tyle was zabiłem, tutaj nie mogłeś wcześniej przyjść. Wypad!
Dawaj, 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 dawaj. Okej. Odłóż. W sumie nie sprawdziłem. Powiedz, że masz otwarte drzwi. Jest. Dzięki. No i na jakąś małą spluwę masz. Fajnie, fajnie, dobra. Pal. O! O! Akumulator ledwo żywy. Prrr! Spokojnie, spokojnie. Teraz tylko powiedz mi, że będę mógł ciągnąć hambiczka i jestem w niebie. Nie gaś go, niech on sobie chwilę pochodzi. Mogę, zajebiście. Odłącz hambika. Niech sobie akumulator się podbaduje trochę, niech on sobie pracuje. A my odsuńmy się od tej sterty trupów na chwilę i chodźmy do sklepu po coś dobrego. Mimo tego, że mamy coś, ale wiecie o co chodzi. A sobie obczajemy, jak tam w środku wygląda. Latarka. Druga w nocy, jesteśmy zmęczeni. Zażyj te tabletki. A bo w sumie dobra. Nie, nie, bo się za bardzo rozdrabniamy i jesteśmy zbyt łapczywi i chcemy kuźwa wszystko naraz. Dobra. Dawaj pod ten... pod tego mechanizm, pod sklep z częściami samochodowymi, dawaj, dawaj. Jedziemy. Powinien wyłączyć te światła, bo akumulator musi się pogodować trochę. Dobra, teraz idziemy tak, żeby nie rozpieprzyć jednego i drugiego auta. No właśnie. Dobra, tam maska czy coś, to nie problem, maskę naprawimy. Kurwa. Dobrze! Maski miał tyle nie być już! Biedny zombie! Chyba wiecie co? Przyszedł czas na ognisko. I nie chyba, tylko na pewno. Dobra. Odpocznij sobie. Matko, ile ja was tu wyżnę, 19 choroby, za długo was jest koło mnie. Dawno nie miałem takiego kryzysu, że przez choróbsko mogę zginąć. Musimy szybko się pośpieszyć. Odpierdzielcie się w końcu, jeden z drugim. Dobra, przyszły te z miasta chyba. Dobra, nie mamy wyjścia, chodźcie. O, w dupę! Okej. Okej. Dobra, tutaj tę część trupów, coś to sprawdziliśmy, to możemy je spalić ewentualnie. Ja pierdzielę, czy wy to widzicie, co się dzieje? Dostać się na drugą stronę, dobra. No bo coś, nie no, spróbujmy ich tak spalić, żeby nie spalić tych trupów tu, bo na pewno coś jeszcze gdzieś w których leży, gdzieś nie gdzie. No w którą stronę się nie obrócę, oni są. Zachciało mi się wyprawy do West Point. Jedź do West Point, mówili, fajnie będzie. Jest, zajebiście. A nie spaliłem fajki. Sorry. Matuchno. Ja bym, żeby to wszystko z broni palnej ściągnąć, to musiałbym mieć nie wiem ile kuźwanej na amunicji do tego karabinu naraz. Dobra, zaczynają się w miarę łączyć w kupsko. A wy kurwa na co czekacie? Za przeproszeniem, że już tak przeklnę. Czego się zatrzymaliście? Tu! Ruszyj tą pizdę jeden z drugim.
na prostu nie wierzę. Dawaj, 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 dawaj. Że to jest tylko ułamek sztywnych. To jest ułamek sztywnych z całego West Point. A masz, zryj ten owce, bo widzę, że głodny jesteś. Czwarta rano, zegarek nastawiony budzik. O, ale bym się wypierdzielił, nie, ja pierdzielę, ty. Gorąco mi się zrobiło. Dobra, jak dobrze. Złączyliście się w końcu w kup... O, pierdole, jaka grupa. Oby to były już wszystkie. Względnie z okolicy tu. Ta, jasne. Ej. Wszystkich z okolic sklepu zapraszam na imprezę, bez wyjątku. Który zegarek, który w plecaku mam, dzwoni? Nie no, muszę stać, żeby go rozkręcić. Dawaj, 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 dawaj. No. O ja pierdzielę, dobra. Wyposaż jako główny. Jezu, mam zapalniczkę, dobra, jest git. Okej, wyposaż jako dodatkowy. I słuchajcie, obsrańce. Jeden z drugim. Koniec imprezy. Skręcamy, skręcamy. Teraz musimy ładnie się zakręcić jak głębienko w Kremlu. Okej, ten nie ma rady. Najgorsze jest to, że jesteśmy zmęczeni, ale musimy dać radę już teraz. Zaraz nie ma żebowi. No, ładnie nam ognisko świeca drogę. Możemy spalić wszystko z wyjątkiem sklepu z częściami do aut. Dawaj, dawaj, dawaj. Czy ja dobrze widzę, że jest tylko 1,5 stopnia temperatury? Dobrze, że dobra, mamy ogarnięte, gdzie jest piec, spokojnie. Wracając z tej wyprawy, ogarniemy piec. Dawaj, dawaj, no spokojnie. Bez stresu, musimy oszczędzać amunicję, bo zostały nam tylko 2 magazynki. Więc w razie kryzysu ich użyjemy. Łotki, kurczę, ale póki co radzimy sobie. Jest źle. O, dupę, wyjrza. Dawaj, dawaj. Już jesteśmy prawie, że w połowie, kurczę. No dobra, do połowy jeszcze trochę brakuje. Ale już trochę im zabrało. Maszaka, ile jest. Czego się nie robi, żeby zdobyć to, co się chce. No, zmęczenie zaraz wjedzie, już też będzie zmęczony. Musisz dać radę jeszcze chwilę. Tak, już jesteśmy w połowie drogi. Jeszcze chwila. Jeszcze chwila, kierownik. Dawaj, Markus. Markus! Markus! O, mówiłem, senność. Ty, dupa wołowa. Tabletki, witaminki się skończyły. Wszystkie zeżarliśmy, nie? A ja. No masę suche mięso zjesz. Co, 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 co? Już gryźć chciałeś? Weźcie, za krótko się znamy. Dobra. O, zaraz zacznie popcorn, moi drodzy, dochodzić. Żeście parszywce drzewko biedne spaliły. Ale dobra, dobrze jest. Markus spisuje się. Oddychaj, oddychaj, Markuzek. Oni się, że tak powiem... O! Pierwszy popcorn szczela. Moi drodzy, pierwszy popcorn szczela. Patrz, co się dzieje. Patrz to. Patrz to. Patrz, 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 patrz. Wyłącz ten ekipment, oni. Dobra, spróbuję narysować coś.
Znak nieskończoności spróbujmy narysować tym razem. Auto trochę powierzysz w pływym miejscu. Dobra, raczej znak nieskończoności nam z tego nie wyjdzie. Spróbujmy coś innego. Dawaj, 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 szybko! Nie, kurde, przez budynek za bardzo, za daleko nie poszedłem i nie wyszło. Jak tam reszta? Dochodzicie już do siebie? Ty, a ty kto ci świeżak pozwoli mieć full HP? Moi drodzy, udało się. Dotrwaliśmy aż do rana. Czy wy sobie jaja robicie? Spaliłem taką hordę, a tam dalej łażą. Ludzie, nie. Sekunda namysłu. Bo mi się, kurde... Co mam? Koktajlu Molotowa użyć na kilka sztuk, a jesteśmy wycieńczeni. Wręcz będzie ciężko. Zacznę strzelę, to nie wiadomo, czy dziadostwo dalej nie zejdzie. Ale dobra, mamy tłumik. A nie wyjadę stąd bez szczęści do samochodów. Większej ilości. Tamci mnie nie widzą, dobra. Spróbujmy tą grupę wręcz ściąć. Aż nie, to za duże ryzyko. Dobra, w dupie mają nas. Jest dobrze. Jest dobrze. Tylko kurde, jest taki problem, że... Jesteśmy zajebiście zmęczeni już. Dobra, mam inny plan, bo tu trzeba będzie wrócić te wszystkich sztywnych. No do jasnej cholery. Ile was tu jest? No, dobra. Musimy się ich pozbyć, bo na pewno nam przylezą jak... Super. Przylezą nam na pewno, jak będziemy siedzieć w sklepie. I nas mogą zaskoczyć, a ja tego nie potrzebuję. W najmniejszym kuźwa stopniu. Dobra. Ty. Jeszcze tylko was na szybko przeszukam właśnie z tego względu, że siekiera w dobrym stanie tu jest. I gun. Normalnie, więc dawaj, chodźcie. Dobra. Dobra, na szybko, tylko to, co jest takie niezbędne, tylko weźmiemy i spadamy stąd. Weź tylko się wyładuj, żeby ci było lżej w razie co. Mapę z adnotacjami też wyładuj, ją sprawdzimy później. Nikt nie mówił, że będzie łatwo, ale udało się, udało się. Teraz tylko kwestia tego, żebyśmy dojechali do domu. A to akurat nie musi być łatwe. Dobra, to mamy, to mamy, to mamy. W sumie, kurczę, my jesteśmy zbyt zmęczeni, chyba trzeba będzie wrócić do domu. Wrócimy do domu, prześpimy się i wrócimy, naprawimy sobie Hamwika i przyjedziemy tutaj opierdolić ten sklep i od razu poduczyć się spawania, no bo wiemy dobrze, doskonale, że niedaleko stąd będzie zator drogowy, także weźmiemy to, ogarniemy w ten sposób, bo już jesteśmy zbyt zmęczeni, więc to nie ma sensu ryzykować. A też nie chcielibyście chyba, żeby przygoda Markusa skończyła się przez moją zachłanność. Bo sam miałbym do siebie pretensje. Też pewnie was też by zabolało to, że się seria skończyła nie tak, jak miała się skończyć. Więc dobra, my nie ryzykujemy. Na spokojnie idziemy, że tak się powiem, przegrupować, przeładować, bo widzicie, tu jeszcze ile sztywnych musimy przeszukać, więc wracamy tu od razu na drugi dzień. Będziemy odpocząć, wiadomo, dostosować sobie autka, jeszcze weźmiemy ze sobą palniki gazowe, tym podobne i wracamy tutaj, ale dobra, ja nie przedłużam. Jadę do domu, widzimy się na miejscu. Moi drodzy, nastąpiły pewne komplikacje, jak zresztą sami widzicie, w dupę węża. Przez to miasto normalnie nie da się przejechać, nie? Sztywnych jest jak pierdolonych mrówków. Tir zdechł, znaczy zdechł, silnik wszystko się trzyma, ale opony zdechły, więc tirem już nie uciekniemy. Jedyne co nam pozostało to jakoś odciągnąć tą pierdoloną hordę od naszego tira. Nie wiem jak, ale jakoś to musimy zrobić. Odciągnąć hordę, odłączyć Hamwika,
wsiąść w konwika i oby on odpalił. Bo jak nam nie odpali, to jesteśmy w dupie. Dobra, dobra, ja wiem, że to jest... Nie, wchodzi w drzewa, bo będzie po nas. O tym mówiłem! Nie mogę też za dużo biegać, bo jesteśmy zmęczeni już. Już jesteśmy zmęczeni. Musimy naprawdę o wiele lepiej przygotowani przyjechać, jeśli chcemy do West Point wchodzić. Człowiek nawet nie pomyślał, że to może być aż tak przesrane. Ale jak to jest powiedzenie, czek indyk myśli o niedzieli, a sobotę mu... No, wiecie co chodzi? Ja pierdziele, co się odwaliło, moi drodzy. Żałuję, że nie miałem włączonego cały czas nagrywania, byście widzieli, jak w ostatniej chwili udało mi się uciec. Schowaj lepiej karabin na plecy. Jak się wypieprzysz, to przynajmniej go nie zgubimy. Ja pierdolę, oni wszyscy tu stoją, bo tir został odpalony. Co wy dajecie? Ja pierdzielę, moi drodzy. Chyba nie, no nie chciałem tego robić, ale chyba jesteśmy zmuszeni. No jesteśmy zmuszeni, nie ma szans. Musimy wykonać taktyczny odwrót. Weź tylko odbiegnij na sekundę. Odpal mapę. Pauza. Ja pierdolę, taktyczny odwrót. Musimy wrócić tu po tira i po Hamvika. Co tu się stało? Nie no, musimy stąd spadać. Co z tego, że mamy jeden koktajl Mołotowa? My zaraz na ryj padniemy. Jedzenie, wszystko zostało na Hamviku. Nie mamy wyjścia, moi drodzy. Wykonujemy tak zwany, kurczę, odwrót taktyczny. Nie ma innej opcji. Jest ich za dużo, a nam się skończyły zapasy. No, żeśmy pierdolnęli. Zajebiście długi spacer do domu i pierdolniemy zajebiście długi spacer, znaczy długi spacer z domu i teraz będzie do domu. Ale, no nie no, jestem, zaskoczyło mnie to po prostu. A, że się tak wyrażę, nie chcę zginąć, nie chcę ryzykować. Więc wolę wykonać taktyczny odwrót. Mam nadzieję tylko, że one nie zniszczą tego tira. Znaczy nie powinny się o niego tak obijać. A też nie chcę palić całego miasta. Ja pierdolę. Nie no, musimy stąd spieprzać. Musimy stąd spieprzać do domu po zaopatrzenie, po broń, po amunicję przede wszystkim. I trzeba wziąć strzelbę jakąś. Bo no niestety do tego rodzaju karabinów nie mamy jeszcze dużo amunicji. Niestety, chyba tylko 10 pudełek zostało. A 10 pudełek to jest piczy kłak w porównaniu z tym, czego my potrzebujemy. Ja pierdzielę, no powiem wam, że takiego kryzysu to chyba jeszcze nigdy nie miałem. Dupa, były takie kryzysy też. No, biegać też nie mogę, bo wytrzymałość się, że się tak wyrażę. Nie odnawia nam. Dobra, spróbujmy w ten sposób, bo to i tak nie ma sensu. Musimy stąd spadać, nie ma wyjścia. My musimy stąd spierdzielać. O, moi drodzy, spacer będzie ciężki do domu, ale o to chodzi, emocje mają być, a nie tylko, że ma być kuźwa, cały czas dobrze. Coś musi się dziać, musi być ciężko. To jest to właśnie, Zomboid sam ci pisze scenariusze. Ale to też jest to, że moja zachłanność mnie zgubiła, nie? Bo zamiast jednym pojazdem wrócić na spokojnie, to człowiek chciał i ściągnąć tira i Hamvika i teraz mamy. Nie ściągnęliśmy ani tira, ani Hamvika. Taka nauczka na przyszłość. Też może by się to udało. W dupę jeża. Może nam by to się udało, jeśli byśmy, kurczę, wcześniej byli w tym mieście, już kiedyś tu strzelali, a my... Nas tu nigdy nie było. Nigdy nie używaliśmy broni w tym mieście. No i trochę się tego tu uzbierało, jak mam być z wami szczery. A mówiąc trochę, mam na myśli zajebiście dużo. Ale musimy wrócić po tego Hamvika, mam na nie prostownik, więc tutaj nie ma opcji. Ale musimy wrócić do domu, przegrupować się, przeładować wszystko.
No i kurczę, podjąć drugą próbę, no nie. Ale ja wiecie co? Będzie troszkę krótszy odcinek, no ale życie. Ale żyjemy, żeby nie było paniki zaraz. Żyjemy, nic się nie stało takiego krytycznego, co by zakończyło tfu-tfu serię. Ale no, no nie będę was zanudzał tą drogą do domu, bo to trzeba się przeładować, uzbroić po same bile za przeproszeniem i wrócić. I teraz nie wiem, czy wracać właśnie pojazdem, czy też wrócić z buta. Dlatego wiecie co, zrobimy tak. Ja was nie będę zanudzać tą drogą, bo to trochę nam zajmie. Widzimy się, kurczę, w kolejnym materiale, a w kolejnym materiale będziemy już po prostu na miejscu. Przy naszym Humviku nieszczęsnym, biednym. I będziemy, kurczę, próbowali go odbić, więc pewne jest to, że pierwszy, no znaczy to ja mówię, pierwszy, następny odcinek zajmie się, zacznie się z zajebistym przytupem. Ale co, no ja nie przedłużam. Do zobaczenia!